W sobotę 13 września odbędzie się szereg akcji, których celem jest zbiórka pieniędzy dla Kamila z Nowego Raduszca. Kilka miesięcy temu uległ on ciężkiemu wypadkowi. Obecnie przebywa już w domu, jednak czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. Okazją do pomocy Kamilowi będzie m.in. bieg proinwestycyjny szlakiem dawnego traktu handlowego w Markosicach. Bieg proinwestycyjny w Markosicach od godziny 9 do 12 będzie można przyjść, będzie można się z nami przebiec rekreacyjnie lub trochę bardziej treningowo, a później już zabawa na Raduszeckim Święcie Kobiet w Starym Raduszcu. Festyn, podczas którego również odbędzie się zbiórka pieniędzy, jest formą podziękowania dla mieszkańców miejscowości za ogromny wkład w przygotowaniu dożynek gminnych. Nie zabraknie wielu atrakcji. Mieszkańcy Starego Raduszca bardzo dużo energii włożyli w to przygotowanie dożynek i należy im się teraz taki odpoczynek, taki relaks. Spotkamy się w Starym Raduszcu. Zagra zespół Ladies, teraz już nazwany Ladies and Gentlemen. Oprócz tego drobne atrakcje, w szczególności dla kobiet ze Starego Raduszca. Bieg rozpocznie się o godzinie 9, natomiast festyn o godzinie 18. Wcześniej jednak będzie można zobaczyć mecz pomiędzy Kruszywem Stary Raduszec a Hamarem Górzyn. O 17 rozpoczną się atrakcje dla najmłodszych. Całość zebranych tego dnia pieniędzy zostanie przekazana na rehabilitację Kamila.